Nie przestraszymy się, tylko pozostaniemy odporni w naszej wierze i odważni w obliczu niegodziwości, napisał Donald Trump po nieudanej próbie zamachu na jego życie podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych dzielił od śmierci centymetry. O tym, jak świat reaguje na próbę zamordowania Donalda Trumpa, już za chwilę w Ekspresie Republiki. Emilia Wierzbicki, witam i zapraszam. Zobaczmy, jakie tematy przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Donalda Trumpa. Podczas wieczu wyborczego w Pensylwanii kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych został postrzelony w ucho z karabinu półautomatycznego. 20-letni zamachowiec nie żyje. Przed śmiercią zabił przypadkową osobę, a inną ranił. A my nie zwalniamy tempa. Już za chwilę przeniesiemy się za granicę i powiemy o wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także o kolejnym ataku w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska scena polityczna buzuje od emocji po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa. Mamy do czynienia z pierwszym zamachem na człowieka, który sprawuje lub sprawował urząd prezydenta USA od czasu zamachu na Ronalda Reagana w 1984 roku. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych ma się dobrze. Sprawdźmy szczegóły, zobaczmy, co jeszcze przed nami. Patrioci nie zawsze muszą chodzić w garniturze i z biało-czerwoną flagą. Mogą nosić na przykład skóry i robić dużo hałasu. Widać to było w Białymstoku, gdzie przez dwa dni odbywał się rajd motocyklowy śladami Danuty Siedzikówny Inki. Motocykliści w ten sposób oddają hołd bohaterce i zapoznają młodszych z jej historią. Republiki Plus, czas na chwilę oddechu. Sprawdzimy, czy Hiszpania to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych i czy zadowoleni są z tego sami Hiszpanie. Zobaczmy, na jakich jeszcze przystankach zatrzyma się nasz ekspres. I to już wszystko w dzisiejszym Ekspresie Republiki, ale warto pozostać z nami, bo już za chwilę na naszej antenie Paulina Bilińska i Ekspres Republiki Luz. Ja już się z Państwem żegnam i w imieniu Rafała Patyry zapraszam jutro punktualnie o godzinie 16:55. Do widzenia i do zobaczenia.